Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Harry Potter i Czara Ognia. Ja jestem Juno i właśnie mam zamiar zmierzyć się ze smokiem w turnieju trójmagicznym. Jak mi to pójdzie? Nie mam pojęcia, ale obstawiam, że fatalnie. O Boże, brzmi strasznie. Akcja błyskawica! O nie, nawet nie wiem jak ja mam latać i rozumiem zaklęć żadnych tu nie rzucam. Aha, dobra. Takie coś. Czyli po prostu strzałkami mam nim kierować. O, C przyspieszam. To dobrze wiedzieć. A jak zwalniam? Jeszcze nie mam takiej wiedzy. O Boże, nie wiem czy to jest dobre, zaraz się pewnie rozbiję. Góra, dół mi się mylą strasznie. Nie rozumiem, jak to działa. O, cholera, ominęłam. Au, 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 nie chcę w drzewo, nie chcę, nie chcę w drzewo. Spokojnie, Potter, damy radę. A, Boże. Ale to jest trudne, wiecie? Auć. Znowu mi się myli góra-dół. Dobra, o nie, ja chcę w górę, ja chcę w górę. Dobra, teraz Juno, skup się w dół. Jest! Udało się, jakieś mega przyspieszenie. Nie wiem tylko, dokąd ja mam tak lecieć. A miło byłoby to chyba wiedzieć. Czy to już? Aha, do jakiegoś kolejnego etapu chyba dotarłam. Mam nadzieję, że jak mi się nie uda, to właśnie... O rany... To właśnie odtąd będziemy zaczynać. O nie! O, spokojnie, spokojnie w dół. Nie aż tak w dół, Potter! Przecież mówili, że umiesz latać na miotle. Ja mogę sobie nie umieć, ale ty powinieneś. O Boże. Nie, ja wolę żywego Pottera. Au! Spokojnie. Tak coś czuję, że zbliżamy się ku końcowi. W dół, w górę. A może w dół? A nie wiem, cholera jasna. Nie pomaga mi świadomość, że to jest na czas. I... O Boże! Nie, 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 spokojnie. Znaczy, nawet na ten licznik. Ja nie wiem, czy on leci tak jakby w górę, czy w dół. Oj, oj. Dobra, widzę przynajmniej fasolki, w które mam wlatywać. Spokojnie, Potter, damy radę. O nie, znowu wracamy na jakieś dzikie skały. Dobra, teraz spokojnie. Tutaj, tutaj, tutaj. Lecimy do góry, do góry, do góry. Mam bardzo mało życia, za mało życia. Pewnie zginę zaraz, cholera. Nie, ja nie chcę być przy tym, jak mam zginąć. Auć, auć. O nie, mam zero życia. Potter mi na miotle poległ. No, nie fajnie. I nie wiem, od którego momentu zaczynamy. O! I mamy stówkę, w sensie, jeśli o życie chodzi. Nie wiem, czy czas jest doliczany, czy nie. A w ogóle nie wiem, jak to działa. Oj, Jezu, ale teraz przyspieszyliśmy. Leć, Potter. Leć, leć, leć. Jak to nie? Właśnie, że tak. Lecimy jak najszybciej. Aj, Jezu, ale on naparza w nas. W sensie smok, nie Potter na szczęście. Spokojnie, Potter, spokojnie. Troszeczkę przyspieszymy. Tak, te jego krzyki. Rozumiem, że to krzyki przerażenia. Wow, jedna tarcza. Chyba kiepsko, co? Tam wcześniej coś widziałam, że był napis 3 do kolejnego poziomu. Więc nie wiem.
Tak, tak jest. Zdobyłeś złote jajo, a teraz martw się, co z nim zrobić. Bardzo rozsądne. I teraz powinniśmy móc coś zrobić. Zostały. Aha. Tylko pytanie, czy mam zdobyć te tarcze latając? A czy na przykład mogę sobie pójść do zakazanego lasu i w nim coś zadziałać? A mam ochotę sobie zagrać Ronem. Zobaczmy, styl uroku. Aha, to tak działa urok. To plus 20. Aha, to plus. To jest. No nie, chyba. Dobra. Nie wiem, jak to działa, prawdę powiedziawszy. Stworzenie. Możliwości. Pójdziemy do zakazanego lasu i weźmiemy coś takiego. Aha, Hermiona ma takie troszeczkę inne. To zobaczymy, może energia życiowa. Aha, nie mogę. Dobra. A u tego jak to wygląda? Urok. Mogę styl uroku. To mi się podoba. I zobaczmy, co tutaj. Aha, dobra. Styl uroku, stworzenie. Aha. Dobra, coś takiego mi chyba odpowiada. Nie jestem pewna, ale powiedzmy, że tak. Oj, może nie bierzmy tego tak od razu. O, tu jest tarcza. Jak ja mam ją niby zdobyć, co? A mogę na przykład, że carpe retractum czy coś? A wredne, to jest wredne. Dobra, stąd chyba przyszliśmy jakiś czas temu. Więc nie wiem. Ojojoj. No, tak, to ja mogę walczyć. Ojojoj. Fasolki do mnie. A nie chce mi się na nie czekać nawet. Tu takie coś widzę dziwnego. Ała. Uciekamy od tego, uciekamy. Dobra. Spróbujmy pójść tam. Nie wiem, czy tam już wcześniej byłam, czy nie. O Jezus, co jej się stało? Weź kobieto, tylko we mnie ten nie strzel. Dobra, w ten sposób. Przejdziemy sobie. No, Ron, spokojnie, spokojnie. Przejdziemy tak. O, tu widzę grzybek. Świetnie. Tylko, że teraz jeszcze bym chciała te grzyby rozwalić. O Jezu, ale mi się tu plącze wszystko. Dobra, proszę mi nie chwytać tych czyrakobulów. One są moje. Może powinnam była te grzyby po prostu rozwalić i mieć spokój. Spokojnie, Hermiona, spokojnie. Tam coś widzą. Jakiś smok, nie smok? Co to jest? Smok, tylko kto byś. O Jezus, zaraz jak we mnie pierdyknie tym, to będę miała. Ała! No wiesz co, Potter? Przyjaciela! To męczcie się z grzybami, ja jakoś przejdę. Dobra, ja niby wiem, że tam byłam, ale spróbujemy jeszcze znaleźć. Znaczy znaleźć. Zobaczymy, czy tam po prostu mamy coś jeszcze do roboty, czy nie. Bo tych tarcz to nie widzi mi się zdobywać w tym turnieju.
Bo po prostu na miotle ja nigdy się nie nauczę latać i... To po prostu dobrze nie wyjdzie nigdy, wiem o tym. Znowu te dziadostwa trzeba gasić. Ron, tutaj! Oj! No jał, jał, jasne. Tu nie mogę wejść, ale tu mogę się dalej wlec wysoko po schodach. No cudownie w sumie. Wiem, że nie powinnam na takie rzeczy narzekać, bo to no... Chociaż... Zakazany las to... O rany, gaś to, gaś to! Zakazany las to taka lokacja, w której no... Nie czuję się zbyt pewnie, ale tak, tu już byłam. I co mi to da, że znowu tu przyszłam? Nie wiem, tym razem... No, znowu o niej. Dobra, unosimy... Ron, wal zaklęciem, wal zaklęciem. Naparzaj, naparzaj! Ale fajerwerki poszły piękne. O, tu jeszcze jeden jest. Co go tak zostawiliście, co? No i co? Potter zgarnia fasolki. Świetnie. Bierzemy co nasze i idziemy tym razem tutaj, bo wydaje mi się, że ostatnio to było zamknięte. Więc... O, jest nawet tarcza. Więc całe szczęście, że tu przyszłam. Ale nie no, one są o wiele większe niż te, które były u Moody'ego. No co, nie walczycie z tym czymś? Dobra, wszystko do Pottera pójdzie. Przyda mu się w sumie jakieś fajne ulepszenie. Ale tak patrzę, tego na razie też nie zdobędą. Bo rozumiem, że mamy odbyć lekcję zielarstwa i dopiero wtedy będę mogła tutaj te parę rzeczy zrobić. Tam na dachach Hogwartu też coś podobnego było. Te takie roślinki pozamykane. No to nie wiem, z tej strony pewnie zamknięte? A jak? No to troszeczkę pobłądzimy po tym lesie. I boję się, że trzeba będzie lecieć jednak znowu. Chociaż no na czas nie ma szans, żeby udało mi się szybciej. Ja po prostu jestem za fatalnym lotnikiem, żeby mi się coś takiego udało. No ale... Założę się, że gdyby tak dać miotłę, powiedzmy, Ronowi, to jemu poszłoby lepiej. Nie zatrzymuj się! No nie zatrzymuję się. Tam nie ma już nic do roboty, no więc po prostu musimy chyba inną drogę wybrać. Ale tu nic nie ma, no to... O! Jakiś głaz. A może jakbyśmy tak sobie spróbowali przenieść go... O, tarcza. A może gdyby tak spróbować go przenieść... tam, gdzie była ta tarcza na samym początku zakazanego lasu. To mógłby być dobry pomysł. Ron, nie cofaj się już dalej. Ja chcę to po prostu przenieść tutaj, do nas. Dobra, ten już odbiega. Niesiemy to. Tu uwaga, uwaga na głowy, na różdżki, na rączki i kolanka. Niesiemy to tutaj. Tylko, że już nie pamiętam, gdzie był początek poziomu. Naparzać, naparzać. Dobra. Pięknie te zaklęcia działają, pięknie. Mhm.
Jezu, nie wiem, czy to był dobry pomysł. Te czyrako bulwy będą nam życie, tu patrzę, utrudniać. Ale dobra, tam. No i będzie problem. Spokojnie, spokojnie. Wingardium Leviosa, ludziska. I Ron, dasz radę. Ej, musimy to ruszyć. Musimy, ludzie. Zaraz, zaraz, zaraz. Spokojnie. No nie. Jeszcze ta kamera wredna. Dobra, to nam się nie uda. Weźcie, złapcie może głaz. Potter, puść to, co nie trzeba. I łapiemy głaz. Szybko, 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 szybko. Dobra, jest. Przeniesiemy to sobie tutaj. O rany. Dobra, zniszczyło mi te grzyby, czy nie? Proszę, niech one już będą zniszczone. Nie zniszczyło. Świetnie. No nic, będziemy próbować aż do skutku. Dobra, naciągniemy jeszcze trochę. No nie, za daleko tym razem. Hermiona, proszę cię, nie ośmieszaj się. No. Dlaczego dziadostwo się nie pojawia? Chwytamy. I teraz tak. Wycelować w to. Nie aż tak daleko, Ron. No, świetnie. Może Carpe Retractum? Chociaż, ale żem utknęła już teraz to w ogóle. Dlaczego? Dlaczego to tak jest? Tym trzeba tam po prostu te grzyby trafić. Ron, chwyć to. Naciągnij. Jest! Jest! Proszę, proszę, proszę! Udało nam się! Boże, po jakim czasie, ale się udało. Dobra, jestem tutaj. I to tutaj była ta tarcza wysoko? Bo nie chcę tego kamienia wlec bez sensu. O, grzybek. Tak, tutaj musimy to przenieść. Hermiona, weź się tam nie baw z tym obrzydlistwem. Dobra, gdzie jest? O, tu jest mój bloczek. Świetnie. Weź się nie właśnie w te czyrako bulwy. Nie ma jej. Potter, nie ośmieszaj się. Nie ma, nie ma, nie ma. Tu. Hermiona, halo, halo. Dobra, jak najszybciej zabierzmy to stąd. O, tam, niech pięknie sobie głazol leci. I tak, teraz my. Podniesiemy to. No, świetnie. Ja nie wiem, sterowanie w tej grze mnie wykończy po prostu. Dobra, żadnego z towarzyszy nie uszkodźmy. Tutaj. Wow, mam nadzieję, że tak. Bo jeśli zaraz to coś zgubię, to będzie źle. Dobra. Nie, już teraz to jestem na sto... O co chodzi, Potter? Z czym masz problem? No o co chodzi? Ale oni mnie zaczynają denerwować. O nie, mnie walnie, mnie walnie. Wiedziałam. Potter, nie właśnie na to.
Jasne, sobie podwózkę chciał załatwić. Świetnie. I zaraz powinnam kończyć odcinek, a utknęłam w lesie zakazanym w dodatku. Gdyby to był zwykły las na zwykłych grzybach Hermiona. Serio? Ja wiem, mi też by się już pewnie biegać nie chciało. Ale to nie jest powód. Ron, gdzie się zgubiłeś? Podstawmy to sobie pod tarczę i miejmy spokój. No, wchodzimy. O, tak. Ej! No, nie wierzę w coś takiego. Musi być aż tak co do milimetra, naprawdę? No, dobra. Teraz już musi się udać. Właś, Ron. Jest? Mogę? Nie. A może... muszę do niej podejść. No, serio, gro? No nie wierzę po prostu, nie wierzę. No, dobra, ale bardziej się nie da. No, może teraz? Dobra, troszeczkę w bok. Jest! Udało się! Świetnie. Jezu, ale to było trudne. No, mamy poziom wyżej, ale co z tego, skoro to jest takie... męczące. To znaczy, ta gra jakoś dziwnie tak pracuje. To znaczy, raz coś zadziała, raz nie. No i ogólnie dziwnie to wychodzi. No, ale nic nie poradzę. Uparłam się, że ją nagram. No to nagram. Na razie tutaj się już z wami żegnam, więc dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak ja. A ja jeszcze sprawdzę, czy... No tak, jedna tarcza. Czyli po prostu ogólnie chodzi o tarcze wszędzie, we wszystkich lokacjach, a nie tylko o te zlatania na miotle w zadaniach poszczególnych turnieju. No więc w każdym razie... Dobrze, że tak, a nie inaczej. No i w tym szczęśliwym humorku z wami się żegnam. Tak więc do usłyszenia.